Dobra, i teraz tak, teraz kombinowanie, co dalej. Myślę, że tędy się uda śmignąć, tutaj, tutaj, jakoś tędy. Nie wiem, tutaj może być problematycznie. No i na dół jakoś by się przydało zjechać. No i dalej już tutaj sobie poradzę, nie ma problemu większego. Tutaj będzie problematycznie. Dobra, to może być chyba zaznaczone. Tu nic po drodze nie było. Chyba nie. Nie, no odznaczę. Czekaj, nic? Nie, nic, dobra. Pomóc, krzywda. Dobra, i zsuniemy dalej. No, mało już tego paliwa, i mało. Na jeden zbiornik jeszcze tam mam rezerwę, ale to zrzut by się przydał. Tutaj trochę dużo kręciłem się w okolicy. I tak wyszło. Dawaj. No nie, nie rób mi tego, nie rób mi taki głupot. Nie rób mi taki głupot, mówię. Nie, no, nie. Ale się wpierdzieliłem, no, że coś taką gównianą rozpadlinę wjechałem. Szlak nie zaraz normalnie trafi, jeszcze się żeby nie mówić wyjebie, no. No teraz pójdę do przodu. Aha, tak, gówno do przodu. Nie no, dupa. Czekaj, może jakoś tyłem? Oj, cienko to widzę. Będę leżał i tak to się skończy. Dobra, chyba mam tam jeszcze podnośniki, także... Mały problem. No, ruszysz czy nie? Nie ruszysz. No, 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 bardzo malutko ci brakuje samochodziku. O, idealnie. Nie udało. No, debilnie wjechałem w taką kurną rozpadlinę, nie patrzyłem i... Co, znowu debilnie wjechałem w rozpadlinę? By wyglądało. Dobra, jakoś się odwrócę. Może. Dobra, pójdzie. No to tracenie czasu na takie pierdoły, bo się nie... nieuważnie jedzie i potem są problemy. Znowu nie patrzę, gdzie jadę. Dobra, może tutaj dobrze by było się lekko rozejrzeć z tego wierzchołka. Sprawdź, co tu jest w okolicy. Znowu wioślarz. Jak mapa? No tak sobie. Tu jak dojadę, to dobrze by było polatać tutaj w okolicy i bardziej to sprawdzić, co tu jest. Dobra, lecimy.
O, bokiem, bokiem. Dobra, jak już myślałem, że już jak bokiem, to już będziemy leżeć, ale... Ale się udało. Uf. Dobra, gazu. Naprawdę mało paliwa. Dobra, dobra, dobra. Jakoś tutaj, kurka, zjechać bezpiecznie. Tu jest zjazd. I dojechać tam. Bolesne to było. Dobra, to był podjazd, podejście. Tam dojeżdżamy tam. Rozglądamy się po okolicy. I co potem? Jakieś pomysły? Chyba głównym się trzeba będzie zająć, główną ekspedycją. Tam jest 5 punktów. Ale tak jak mówiłem, no chciałbym zbadać mapę dokładnie akurat teraz, czyli tak bardziej dołem pojedziemy i bardziej dołem. Pięknie, poradziłaś sobie. Bardziej dołem i potem... Po cholerę ja tu jadę środkiem. Sam się teraz tak zastanawiam. Tego drzewa nawet się pewnie nie będę mógł przyciągnąć. Trzeba było jechać tamtą stroną i tyle. Jak się zagadam, to tak mam. Że nie myślę, co robię. Bardziej dołem pojedziemy, zbadamy mapę, będą jakieś zadania, porobimy. No jasne, grubego się nie da przyciągnąć. Porobimy za... O, już paliwo siada. No. Za to się nie złapisz, no nareszcie. Porobimy te zadanka w okolicy. Jak trzeba będzie bardziej do góry jechać i te główne. Głównych tam poszukać. No i coś mi się nie wydaje, żeby to był dobry pomysł. Chociaż nie, dobra, jest okej. No, dobra, już się wskrabało z ciężaróweczką. Dobra, no to tak, bierzemy próbkę. Na szczęście jeszcze jedno miejsce jest. Już wszystko? Dostarcz, no tak, wiadomo, dobra. Paliwo tankujemy, jeszcze trochę zostanie. Dosłownie. Trochę, tutaj muszę? Powrotem? O, ja pierdzielę. Myślałem, że ewentualnie gdzieś tam. No to nie jest dobre. To nie jest dobra opcja, że tam z powrotem. Kurczę. To co to było? Napraw sprzęt, też nie mam tyle. Dobra, ja bym jednak chyba tak pojechał. Tutaj te zrzuty pobrał, to i sprzęt bym miał, i paliwo bym miał. Może się zabrał też od razu za to. Tutaj chyba na górę trzeba wjechać. Nowe szlaki, coś mi się tak wydaje. Nowe szlaki, co to tu jest? Odwiedź punkt. No i oczywiście na sam szczyt wjechać, tak? No. Byłem na to przygotowany. Dobra, ale tak, jedziemy tędy, bierzemy zrzuty jeden, drugi. Poznaj okolice.
odwiedź punkt. Tylko jeden? Nie, dwa. Dwa. A jak te dwa, to tak z marszu, tak jak mówię, no to będzie taka rozwlekła misja, ale ekspedycja, ale dosyć dużo tutaj zadań po drodze pozbieram, porobię. Tutaj chyba był te główne. No, będziemy tak właśnie działać w takiej kolejności. Start tutaj dronem. To tutaj to sobie polatam teraz. Dobra, lecimy do tego zrzutu. Potem weźmiemy te zadanie. Tu sobie dalej oblecę. I może chyba jadę na ten szczyt, żeby wykonać te zadanie. Tak jak mówiłem, no plany są ambitne na dzisiaj. Właściwie to jak się przysiadłem do tego i tak robię hurtowo te zadania, to potem mi niedużo zostanie z takich poboczniaków. Tam części dobrze by było więcej zabrać. O kurczę, ja już się praktycznie wyczyściłem, tu buda była zapakowana paliwą, a teraz tu nic nie ma. No ale tak, po pierwsze to trzeba będzie części zabrać, bo tam 200 części wiem, że jest potrzebnych do tej naprawy, bo tam jest te zadanie, gdzie wcześniej byliśmy na tej małej wysepce. Plus druga rzecz, lawina, widziałem, jest po drodze. No i paliwo, wszędzie w jakichkolwiek rzutach trzeba będzie teraz szukać paliwa. No i teraz ten zrzut to, kurczę, będzie chyba mi ratował tyłek, bo może być kiepsko, jak tutaj by nie było paliwa. Zwłaszcza, że ten zbiornik, ile tam, 35 litrów chyba tylko zostało? Będzie cienizna. Dobra, mapa, jak to tu wygląda? Czekaj. Ale czy tędy? Może dołem lepiej. Dołem. Chyba. Nie, dołem, tak. Oby przy tym zrzucie było paliwo. Byłem taki pewny, taki wyposażony w paliwo. No ale tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy. Jeszcze w SnowRunnerze to było tak, że jak zbiornik się uszkodził. Tutaj widzę, że zbiornik na paliwo się za bardzo nie uszkadza, ale tam było tak, że jak się do jakiegoś momentu uszkodziło go, no to normalnie co sekunda litr ubywał i można było normalnie wysikać paliwo. Dobra, to chyba będzie na górze, tam jakoś. Czy są tu dobre jakieś podjazdy? No chyba tędy, tak jak strzał, jak znaczniki pokazują. Oj, ty jedziesz jak krew z nosa, ty. No, trochę dorzućmy do pieca.
była taka dobra opcja. No. Mogła być nie najlepsza. Od prawej bardziej i potem na lewą. No już chyba będzie lepiej w ten sposób. Oj, kurczę, coś czuję, że zaraz się spieprzę. Dobra, jedziemy tędy. Może tędy będzie lepiej. No, tędy powinieneś podjechać. Mówię, że powinieneś podjechać. No, bez takich. No, skrap. Dobra, jesteśmy przy rzucie, oby paliwo było. Dobra. To nie. Ile tego zamieńmy? Zamieniamy. Części bierzemy. Tutaj dużo się przyda. Paliwo bierzemy. Reszta tutaj. No, szału dalej nie ma, ale jest lepiej. Do kolejnego zrzutu. Czekaj, na razie zgaśmy silnik i zerknijmy. Tam jest misja. Jakieś podjazdy, zjazdy, tamto. Dobra. Poznaj okolice. Dobra, chyba pojedziemy bardziej naokoło. Główne zadanie. Tu i tam. No i tak zahaczymy i tutaj sobie w ten sposób. Dobra. Teraz tutaj chyba trzeba będzie dronem trochę polatać. Tak, tędy. Tutaj i tutaj. To jest poznaj okolice. I tutaj poznaj okolice. No to bym też tam skoczył. I tu. Tu. No będzie taka mijanka, no. No ale co poradzić. Tutaj i na górę, bo... A nie, to tutaj było zadanie. Ale tutaj bym może... paliwo wziął z rzutu. Dobra, no jakoś na razie w ten sposób. Trzeba będzie polatać trochę. Dobra, lecimy dalej. Trochę obleciałem okolice. No i trzeba będzie szukać tego kolejnego zrzutu, żeby paliwa było trochę więcej niż jest teraz. Będziemy się tędy próbowali przydzierać górą. Tutaj górą. Potem tam w dół zjedziemy. Dobra, i ognia.
Obyś mi się tu nie wtoczył pod tekstury. Dobra, dobra, jakoś tutaj trzeba będzie zjazdu szukać. Tak trochę wysokawo jest. Oho, oho, oho. Wygląda to najlepiej z mojej perspektywy. No kurczę, no nie wiem, czy to był taki dobry pomysł jechać akurat tędy. No nie wiem. Czekaj, czekaj, hamuj i teraz tak, polatamy, zobaczymy, bo może tam z tyłu być lepiej. No tam jest na pewno lepiej. Taki lekki zwrot. Myślałem, że tymi rynienkami jakoś się da, ale no wygląda kiepściuchno. Chyba tutaj jest wysoko. No, trochę zabolało. Dobrze byłoby go naprawić. Ale tam części też będą mi potrzebne, bo tak, lawina jedna. A, zadanie jest naprawa jeszcze na tym, a ręcznie mi jadę. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Tędy, 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 tutaj i tam jakoś na dół. Leciutko, bez szaleństw, tylko poproszę. No, ale miałeś bez szaleństw, no. Bez szaleństw. Kurna. O, ja, jasno, ciasno. Dobra, jakoś tu się stoczę. Tu nie bokiem. Czy nie stoczę bokiem, pamiętam. I tak, tędy, tędy. Oho, oho, jest nieźle, jest nieźle. Chyba nieźle, nie, dobrze jest, dobra. I teraz tak, i teraz gdzie dalej? Dalej, o kurczę, dalej trzeba ją staczać na dół. No, jest nieźle. Nie, myślę, że się uda, albo się i nie uda. Nie, dobra, uda się. Tu się kurna nie zablokuj, między drzewem a kamieniem, bo to już byłby szczyt. Dobra, jakoś tu bokiem, chyłkiem, tyłkiem, albo tędy. Dobra, i potem zrzut gonimy. I dalej. Dalej na jakieś zadanko w pobliżu. No tutaj też sobie oblecę dronem, żeby już mieć tu podsłaniane. I cała mapa praktycznie będzie już odsłonięta. No dobra, to tak, odkryłem tutaj przejazd. Ale ogólnie to jeszcze bym chyba tutaj podskoczył pod ten zrzut. O, tutaj i dopiero potem się cofnął tutaj. Sprawdził mapę i lecimy dalej. No, w ten sposób będzie. Naprawdę, teraz paliwo to jest mi bardzo potrzebne. Więc, no, dobrze by było pojeździć i pozbierać to wszystko. Czekaj, co tu? Silnik? No, no, tutaj kurczę. Części mam mało, muszę też pozbierać, jeśli chcę.
No ruchy, ruchy, ruchy samochodziku. Czekaj, czekaj, tutaj chyba miałem wjechać, tak? No, ten zrzut zbiorę. Skoczę tam. Ja myślę, że chyba sobie odpuszczę niektóre teraz zadania, może przy kolejnym jakimś, jakiejś ekspedycji. No i tak tutaj już chyba siedzę ze 2 godziny, jak nie lepiej, także dokończę to główną ekspedycję. Postaram się te punkty odwiedzić jak najszybciej. I dokończę jeszcze te zadania, które pozaczynałem. Czyli coś tam było chyba z głębin. No w każdym bądź razie ten sygnalizator trzeba było dowieść. Tu mapę oczywiście postaram się jeszcze teraz odsłonić, żeby wszystko było widać co gdzie jest i ten. I no będziemy chyba kończyć w takim wypadku. Żeby zostało parę rzeczy na kolejne ekspedycje. Miałem tak no zrobić większość nawet tych zadań na mapie, ale no, trochę mnie tu czas też goni. Bo się okazało, że mogę ziciepku krócej grać niż powinienem. Gonimy, gonimy, gonimy. I tak, no spory kawałek do przejechania. I to jest zadanka, to jest poszukaj skrytki w okolicy, no. Ale tam dalej to będzie równo, także no tutaj nie, tutaj jest takie przedzieranie się przez te góry najgorsze, a tam dalej to już będzie równiutko. Dobra, to co? O kurczę, jeszcze te dziadostwo mi zajmuje. Zajmuje tutaj wszystko. Kurczę, no nie chciałbym ani tego się pozbywać. No, wyszło jak wyszło. Dobra, niepotrzebnie chyba tu nawet jechałem po to. Części bym musiał też wziąć więcej. I tak, i tak, i tak, dobra. To sobie odpuścimy teraz. Ja bym podjechał tak, tutaj. Tutaj lornetko sprawdził mapę. Może się jakoś uda zjechać. A tutaj, tutaj. Tego zrzutu nawet nie muszę jechać. Poznaję okolicy. Tego nawet nie muszę i wykonywać właściwie. Dobra, to te na głównych postaram się skupić. Tutaj można sobie mostyk wybudować. Ja bym chciał tutaj podlecieć, żeby okolice lornetko trochę zlustrować, bo nie jestem się już tam dronem latać, kurczę, latam i latam cały czas. Tam jeszcze wiem, że z tych takich zaczętych to było dostarczyć ten sygnalizator na brzeg jeziora. Nawet chyba i tym skautem pojadę. Raz kurna opona siądzie. Muszę przycisnąć. O, no proszę. Się nie spodziewałem, bo tutaj dronem no latam, ale jakoś chyba tego nie zauważyłem. To, do czego to jest? Akteon? Myślałem, że do Akteona mam najmocniejszy.
Nie, chyba... Chyba mama to jest słabsza wersja jakaś. Dobra, mniejsza z tym. Myślę, że w Actaeonie i tak chyba jest ta najmocniejsza wersja silnika już. O, nie wiem, czy tu zjadę. No takie pściuchno tu wygląda. No może jakoś się uda, dobra, tutaj odpalamy lornetę. Sprawdzamy wszystko, co tu jest. Nie, zjadę, dobra, jest ok. Więc tu sobie spokojnie, ja odpalę lornetę. To jest zrzut. Dobra. Tam są te mostki, zrzuty. Jakie kurcze. Tu jest to. Myślę, przynajmniej nie będę musiał dronem tu oblatywać wszystkiego. To jest takie męczące. No i jest ok, dobra. Wszystko posłaniane ładnie. No te zadanie sobie odpuszczę. No tak jak mówię, no czas mnie trochę goni. Myślałem, że trochę dłużej pogram. Wyszło jak wyszło. Dobra, mostek sobie zbuduję. I kurczę, jeszcze to trzeba będzie zaliczyć. Tu zaliczyć sygnalizator. Dobra, jakoś tutaj, dalej, tutaj i zobaczymy, czy to będzie już jako ostateczne, czy tu gdzieś, bo to zależy od szczęścia, czy się trafi, czy nie. Dobra, jakoś tu kurka zjechać teraz tylko, dobra, na YOLO robimy. O kurka, uda się, czy się nie uda? Może się uda. Są dwa uda. No. O, akurat na kamieniu, kurczę. Dobra, może się i uda, może się i uda. No, tak, no, nie wiem. No, albo będziemy leżeć, jak będziemy leżeć, to... Dobra, się udało. Jeszcze mamy i tak podnośniki. Dobra, tutaj jesteśmy, fajnie. I teraz jakoś tam się trzeba będzie dostać. A po co ja tam jadę górą, jak ja mogę chyba tutaj dołem przejechać? To może być nieciekawe, może lepiej jednak górą jechać. Tam, dobra, jedziemy górą. A przy tym zrzucie coś jest? A, sam szmerc, dobra. Jedziemy tak. No, nawet nie muszę tam wjeżdżać, dobra. No, brama odkryta do nowej mapy, ale jakoś jeszcze tam przejechać nie mogę. Może temu, że nie dojechałem, bo ja tylko polatałem tam dronem, ale zobaczyłem, że jest kłódka, to nawet się tam nie pchałem. Być może jakbym wjechał w ten znacznik, dopiero wtedy by się odblokował. Nie wiem, no jak będę się tu gdzieś kręcił w okolicy, to... A może dopiero wtedy, jak będzie nowe zadanie i się pojawi właśnie tam. Dobra, tutaj dostarczamy. Tak, żeby trochę jaśniej było. O, jest. Więc, no, jeszcze sprawdzę, czy to jest po prostu dlatego, że się, jest kłódka, się nie odblokowała, że ja tam nie dojechałem, czy... Ale to postawili. Kurna, wasza mać, kto to budował? Jaki to budowniczy cwaniaczek. Ucieknie boleści. No, bo tutaj jest jakiś przejazd. Znowu mnie to zabolało. Już tak staram się poganiać trochę.
właśnie, to zaliczę, ale drugiego nie zaliczę. Co z tego? Chyba, że teraz jakoś jechać w tą stronę. Poznaj okolice. No, przyjedziemy się tamtędy. Dobra, polatam dronem, zerknę jak to wygląda i chyba się przejadę. To nawet i tutaj będzie łatwiej w miarę dojechać. Dobra, to gonimy jakoś tak i jakoś tutaj. I jedno zadanie już też będzie zaliczone. No to naprawdę bardzo blisko jest to. Szkoda byłoby potem znowu jechać tutaj w te rejony. Jak to praktycznie można po drodze wszystko. Tak, zadanie jest tam. Dobra, lecimy szybciej. Zadanie... Czekaj. A, tam chyba ten jest wyznacznik całej misji. Dobra, to tam tu olewamy, tutaj pędzimy. Ten, tu jest ten znacznik od misji. Kurczę, a może to właśnie tam? A tutaj jest... nie tu, tylko tu powinienem jechać. Ja pierdzielę. Nie, no dobra, nie będę się cofał, bo i tak tutaj będę krążył. Dobra, to sobie odpuszczam. Jadę tutaj. Myślałem, że to... że to tam jest właśnie ten początek misji, a to on był tutaj. Dobra, mniejsza z tym już. Jest jak jest. Jedziemy tutaj teraz, do głównej. Jeszcze tam, jeszcze w ogóle 4 punkty aż. Chyba, że trafię od razu. A nie, dobra, myślałem, że trzeba będzie szukać jakiegoś podjazdu. Jest ok. Tutaj czy nie tutaj? Pusto. Dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej. Tutaj czy tutaj? Ani jedno, ani drugie nie jest bliżej wcale. Tutaj, gdzieś tam, jak z tyłu. Dobra, ja bym chyba pojechał tu.
tutaj najpierw. Tak. Tutaj. Na tamte punkty ewentualnie zwiedzę tym scoutem, jak będę kończył te zadanie. No, pięknie. Tam jeszcze tylko dowieść sygnalizator do tego typu zadania, które tam robiłem na brzegu tego stawu. Tutaj to już prosto, równo, w miarę dłużej tam na tych południowych terenach. Tam jest dosyć górzyście. Tutaj odgrzebana lawina. No. No, szkurna aż twoja szmać, no. Czekaj, czekaj, tutaj na lewo bardziej. Jedźmy na lewo. No, jedziesz. No co, jak co, ale na tego raczej się nie wkurzam, tak jak na te pozostałe samochody, którymi dotąd tutaj grałem. Dobra, i gaz. I teraz tak, i teraz... jakiś dron może? Gdzie to tam takie... No niepotrzebnie chyba wjeżdżałem na tą półkę. No. Niepotrzebnie, bo tam... dobra. Jedziemy nawet dookoła tego jeziorka, bo tutaj gorzej będzie. Albo i dołem zamiast dookoła. Zależy też jak tutaj... z tymi głazami na dole. No, pięknie. Cudownie. Co to takie czerwone? Bo ziemia jest czerwona. Jak to było z biologii? Czerwoną ziemię? Nie pamiętam, kurczę. Chyba duża ilość tego, nie wiem, miedzi to sprawia, czy czegoś. No, żelaza chyba w glebie. Dobra, mniejsza z tym, mniejsza z biologią. Jakoś tu się stąd wykaraskać. No nie jest najlepiej. Ale może jakoś... Kurka, kurczę, może trzeba było i górą bardziej jechać, a nie tędy. Tam jest jakiś taki stromy ten podjazd. Tutaj już lepiej było jechać tędy. Ja tak, kurna, krążę po całym tym terenie, w wodzie. No,
Dobra, jakoś się z tą wykaraskać i podjechać tylko teraz. Dobra. No nie wiem, czy to był dobry pomysł jechać tędy. Prawie trzeba było jechać i tyle. No. Kiepski pomysł. Kiepski pomysł, na który wpadłem. Ale dobra, jest ok. Tych dwóch pozostałych punktów to pewnie tym podjadę scoutem, bo naprawdę już tutaj no dosyć daleko są, a ten scout to tam też musi dowieść sygnalizację do tego zadania ochrony środowiska, czy jak to tam się nazywało. No i gonimy. Tutaj, czy też nie tutaj? A, tu jest niebieskie, tam było fioletowe. No, czyli tutaj. Kurna, kolejne ten? Za co tym razem? Za to? Dobra, wymieńmy to. To jest do zadania. I teraz gdzie to dowieść? Jak do bazy, to się teleportnę po prostu. No, dobra, to się teleportnijmy. Zły adres. To zostaje na razie. No, tutaj można by było to zrobić po drodze. Dobra, to tak, teleportnijmy się do bazy, to po pierwsze. Bo jest chyba nawet gratisowo tym razem. Placówki, baza. Gdzie? Jak to się to nazywa? To jest baza? Żeby się nie okazało, że mnie wypierdzieli na inną mapę. Nie, to nie. To nie, to nie. Tutaj, dobra, okej, okay, bo już myślałem, że mnie wypierdzieli na inną mapę. To by było dopiero. Tam jest ten. Ciekawe, od czego jest ten parking? Tak właściwie. To tutaj tylko opony można wymienić w razie czego? 8 na 16 do wymiany uszkodzonych kół. No i zabrać można. No. Dobra. Mało mnie to interesuje. Jeśli parking za 15 kafla tylko tako spełnia rolę, to ja dziękuję. Więcej nie kupuję tego gówna. Myślałem, że tutaj więcej ciężarówek będzie można sprowadzać na wyprawę, na ekspedycję. Dobra, dostarczamy i jeszcze nie kończymy, bo trzeba dowieść sygnalizację. No, trochę jest. Kontynuuj. I tak. Napraw sprzęt to oczywiście tak. I to będzie. I będzie to przy okazji, czyli to będzie ochrona środowiska. Start. I tak, i tutaj sygnalizator, czyli zły adres, to. Mam nadzieję, że nie ma takich tutaj zadań, które pozaczynałem, a nie pokończyłem, bo tak robiłem, co się nawinęło. Będzie tu, będzie tu, będzie tu. Potem jakoś tu i tu. Myślę, że to by było na tyle. Paliwo. Mamy jakieś paliwo jeszcze? W bazie, ewentualnie w drugim samochodzie? Dobra, i tak, sygnalizator. To po pierwsze. Od czego to jest w ogóle? Próbka wody, no tak.
A może jak... Ale nie, czekaj. To była próbka wody. Był zbierany stąd. Stop. No ale co z tymi próbkami wody, żeby się nie okazało, że będę musiał jeszcze raz jeździć tutaj po tych wszystkich tych i zbierać to. W wodzie? Nie. Nie jestem przy wodzie? Nie. O, to chyba to, dostać próbki do placówki, dobra. No ładnie. Dobra, trzeba będzie jednak dalej zasuwać. No i tak by się to skończyło, że jeszcze raz musiałbym, no, zaczynać te zadanie. Dobra. No tak, to robimy. Start. Bierzemy paliwo, robimy tam ten. Jak to się tam nazywa, no... naprawę, tam 200 części trzeba było. A no to jest akurat. To. Czekaj, do małego to bym przerzucił. Przenieś. Nie. No to przeniesiemy, tutaj paliwo weźmiemy. Resztki. No to naprawdę będzie sporawa ekspedycja jeszcze. No i tutaj się doładujemy. Dobra. Teraz tak. Dzień. I lecimy z tym dalej. No zapomniałem o tym zadaniu, z tymi próbkami wody, no. Kurczę, lepiej było to pozbierać i się cofnąć, niż teraz znowu całą mapę przejeżdżać. Ale dobra, no. Przejadę, dokończę i przynajmniej będzie po sprawie. Dostaje trochę silnik. Dobra, tu będzie brud. Mam przejechać. Idziemy tutaj. Jeszcze oblecę trochę tym. Gdzie tutaj jeszcze odsłonięcie zostało? Tutaj chyba. To co to jest? Żebym pominął misję? Pominąłem. Dobra, to tutaj już będzie to zbadane i tak. A, tamte, dobra. Dobra, i jedziemy teraz przez ten brud i na sam koniec mapy, po kolei tam robiąc te poszczególne rzeczy. No byłem przygotowany, szczerze mówiąc, na dłuższą ekspedycję, ale no...
Jak już posiedziałem nad to, to i ta mnie wymęczyła nieźle. Nie, żebym jakoś musiał się tu specjalnie denerwować dzisiaj przy tym. Ale no... jeździć i sprawdzać, gdzie jaki przejazd, to też trochę potrafi wymęczyć. O kurczę, nie mówcie mi, że będę musiał naokoło przejechać. Dobrze by było tutaj brzegiem. A czekaj, ale tu chyba nie ma przejazdu dobrego. Oj, coś czuję, że chyba nie ma. Chyba, że... ale jak ja się tu kurna utopię teraz. Tutaj może być przejazd. Tu może być. Tu może być. Tak. To chyba nawet tak specjalnie zrobione, żeby bokiem nie jechać, tylko tędy. Tu może być. Nie chciałbym dookoła góry zapierdzielać sam. Ale jak ja się tu kurna utopię zaraz, to się wkurzę. Wysoki snorkel mam. Chyba mam. Czekaj, jakoś tam. Tutaj jest płcizna. Jak ja się tu kurna utopię, to się naprawdę wkurzę. Tu powinien być przejazd. Już nie takie manewry robiłem, ale różnie bywało. Efekt końcowy był różny. Nie, tu powinno być ok, chociaż jakoś tutaj tego dna nie widać za bardzo, ale jest ok, dobra. Na szczęście nie trzeba dookoła. Dobra, gonimy, 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 gonimy. Tutaj. Teraz tak, teraz to kończymy z tym. Czy ja wziąłem sygnalizator? O, to jest pytanie. Jak to sprawdzić? Ale będę ja, jak nie mam sygnalizatora. Co ty tu masz? Noż ja pieprzę, zapomniałem o sygnalizatorze. Ja się kurna pochlastam i się zapłaczę normalnie. Dobra, tym małym spróbuję dowieść. Ja pierdzielę, no. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. No, paliwo wziąłem, ale już sygnalizatora nie, oczywiście. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę po prostu. Pierdzielony sygnalizator. Jeszcze pytanie... o, paliwa jeszcze nie ma. Jeszcze lepiej. No cudownie, po prostu genialnie. Co tu robić teraz? Jeden pierdzielony sygnalizator, no. Szlak mnie zaraz normalnie na miejscu trafi. Zero paliwa. Nic, sucho w baku. Normalnie szlak mnie zaraz trafi na miejscu. Specjalnie tu jechałem.
musiałbym prawdopodobnie jeszcze raz zaliczać te wszystkie zadania. Dobra, ja myślę, że chyba to sobie odpuszczę, już nie będę tutaj się wracał. Robię to, dokańczam to. I myślę, że w przyszłości jakieś będzie zadanie, już będę miał w głowie, żeby zabrać sygnalizator i też pewnie coś trzeba będzie tu objechać, ten. Nawet jak mi się to zresetuje, to sobie potem jeszcze raz to pozbieram te punkty tutaj, mając od razu sygnalizator na pasy i pierdyknę sygnalizator i zadanie będzie zaliczone. No ale żeby taki błąd zrobić, no ja pierdzielę. Już to się w pale normalnie nie mieści. Żeby jechać tutaj specjalnie do tego zadania i jeszcze zapomnieć, co się miało wziąć. Dobra, tu naprawimy, bo mam tyle części. Tu naprawimy, tam dostarczymy te gratis paki i... No i będzie na tyle, no. Tak jak mówię, no tutaj już następnym razem jakoś przy okazji robiąc jakieś główne, jak będę latał dookoła gdzieś tutaj tego stawu, to będę miał na uwadze, żeby zabrać sygnalizator. Się idzie wkurwić normalnie. Dobra, jakoś tutaj przejechać, tam dojechać, to wyrzucić. Mam te skrzynki dowieść, zainkasować 100 kafla i to będzie na tyle z tej ekspedycji. Już naprawdę nie chcę się wracać. O wszystkim pamiętam, o paliwie, o częściach, żeby tutaj dostarczyć, ale już pierdzielonego sygnalizatora zapomniałem, no. Jaki niefort. Może jakoś tędy bardziej. Tędy. Tam będziemy szukać zjazdu. Tutaj są ślady, widzę. Czyli już tu jechałem. Tu jechałem, ale... Co to za jazda była? Tu siedziałem w tym błocie. W sumie tragedii chyba nie było wcześniej. Jakoś tutaj przejedziemy, tam się złapiemy, podciągniemy i porobimy to. Prawda, że przy tych zrzutach nie ma tego sygnalizatora, to bym wziął, porobił od razu. Byłoby po kłopocie. Tak jeździ jeszcze raz dookoła całego stawu, żeby znowu pozbierać te punkty poszczególne. Szkoda, że te zadania się resetują przy następnej ekspedycji. Dobra. Części mam, także dostarczamy tyle, ile trzeba. I zainkasowaliśmy aż naklejki. Genialnie, nie? Dobra, ale to porobione. Poznaj okolicę. No to nie, to nie, odpada też. Już mi się nie chce tego. Tutaj z tymi próbkami. To będzie... No na pewno nie to. Dobra. To będzie to. I teraz tak, lecimy brzegiem. Tu, tędy, tutaj na podjazd i jakoś tu się tam dostaniemy potem. Chyba się dostaniemy, chyba że tutaj jest ok, ale nie
Nie wiem, czy nie trzeba będzie jakoś dookoła jechać. Dobra, się zobaczy, a póki co jedziemy. Nie, no wkurzony jestem, no o takiej pierdole zapomniałem. Już bym miał to z głowy. O, chyba silnik jest nieźle rozwalony, bo na czerwono pokazuje spalanie. Dobra, pędzimy, pędzimy. Już tędy, tędy, ten. O kurka, czekaj, 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 ja jechałem tutaj, blisko brzegu. Się tu kurna nie spierdzielić. Dobra, jest. Dobra, i gonimy, rura. Ze dwa razy tędy chyba przejeżdżałem. No. Jakieś ślady tędy prowadzą. Dobra, tam dalej. Ma sobie objechać tu wyrwę. Tutaj tędy. Tak. Teraz jakoś tutaj pod górę znowu się trzeba będzie wskrabać. No już tutaj jeździłem. Tutaj jeszcze kotwice może moje. Gdzieś są. Ach kurczę, ale wjeżdżę na wysokim biegu. No, skrabie się ładnie. Uhuhu. Dobry jest. Uskakuje jakiś źrebak, ale się już wspina. A, jest super. Nie no, świetna ciężarówka. Ale nie no, wjechała kurczę zarąbiście. Dobra. Tutaj jeszcze podjedziemy pod to i chyba trzeba będzie objechać. No, i będziemy. Będziemy u celu. Mapa jeszcze. Tak, dobra. No i jesteśmy praktycznie u celu. I co? I kończymy ekspedycję. Wystarczy. I tak chyba ze 3 godziny potrwała. Czekaj, to jest tam na górze? A nie, dobra. No czekaj, jak tu teraz wjechać? No tędy jakoś trzeba. Nie no. Nie no, jak? Czekaj, czekaj, czekaj. Dron i lecimy. Nie, no tam, na dole, dobra. W
skoro tam na dole, to jak ja tutaj jechałem, tutaj przy tym, przy tej półce, to pamiętam. Dalej chyba tam dołem. Dobra, wiadomo, lecimy. Tutaj pamiętam, że na YOLO zjeżdżałem. Dalej przy tej półce i tam później chyba tym jeziorku. O, co tutaj leżałem wtedy? Znowu będę leżał? Czekaj, ale tutaj chyba kotwica była. Kotwica tutaj chyba jest, czy nie ma? O, jest jeszcze moja. Czekałem, tym razem będę leżał, czy... Czy będzie poprawa wyników? Znowu będę leżał. Oczywiście. Jeszcze. Ja pierdolę. Nie mam podnośnika. A ja pieprzę. No nie wierzę, no. W tamtym nie ma paliwa. Tu się wypierdzieliłem. Nie wierzę w swoje gówniane szczęście. I tak to jest, jechać na YOLO, a potem, kurczę, i to jeszcze bez podnośnika. Ojejku. A myślałem, że mam podnośnik. Dobra, słuchajcie, ja się chyba teleportnę do bazy. I pozaliczam te zadania, bo naprawdę nie chce mi się tracić postępów. Także skończymy już tutaj, bo nie ma sensu powtarzać jeszcze raz tego samego.